Witam w podcaście Nie ma biura. Ja nazywam się Rafał Sobolewski. Na co dzień pracuję w Nozbi jako szef produktu? W filmie, w której wierzymy, że praca to nie jest miejsce, do którego się udajemy, to jest czynność, jaką wykonujemy. Dlatego od 2007 roku prowadzimy naszą firmę w 100% zdalnie. W Nozbi nie ma biura. Podcast Nie ma biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams aplikację To-Do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiedz się więcej na nozbi.com Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjenci są najważniejsi, muszą się rozbijać, no ale kiedy? Nie? Mm -hmm. jakby co, w weekendy? Po godzinach? Cześć Michał, witam cię w czwartym odcinku naszego podcastu Nie ma biura. No cześć, cześć Tafał. Jak tam, co słychać? No dobrze, już jesteśmy po Apple Eventie wczorajszym, więc sobie tam oglądałem rzeczy ciekawe. No a oprócz tego, wiesz, ostro pracuję, bo ten, hmm, będziemy mieli webinar niedługo. O właśnie, o, o, o czym webinar? No webinar, wiesz, zauważyłem, że ludzie, y, 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 że l, y, implementacja Nozbe Teams w zespołach jest trudniejsza niż myślałem, dlatego, że ludzie muszą odejść od złych nawyków, jak to wiesz, my to mówimy o tych nawykach i tak dalej. No i ten, i, um, i o, w, w, w webinarze pokażę jeszcze bardziej dobitnie, jak należy się pozbyć maila w firmie, jak należy się komunikować przez i jak należy um, y, 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 robić spotkania, i, i w ogóle, i, i chcę zrobić takie, zobaczymy, czy się uda, ale chciałbym zrobić takie małe live demo, jak, jakby taki bardzo nozbi od kuchni, takie nozbi teams od kuchni. Mm, I, czyli pokazać, jak my to robimy, nie? Tak, i oczywiście, jak dobrze wiesz, live demo zawsze się udają bez problemów i nie ma problemów z tym, także przy okazji mam nadzieję, że uczestnicy webinaru się będą mogli nie, po prostu pośmiać, jak coś mi nie wychodzi, więc mam nadzieję, że <śmiech> <śmiech> będzie wesoło <laughs> Tak, to no, mówiłeś, że jak należy komunikować się przez... Oczy. Nie ma obowiązku, ale... No, My wiemy, że to jest dobra praktyka i to się sprawdza, więc, więc zachęcamy i właśnie na webinarze pokażemy. To kiedy będzie ten webinar po polsku? Webinar będzie, już ci mówię, za tydzień, nie w przyszłym tygodniu, i będzie to 24 września o godzinie 10 rano, jeśli nie mylę. Tak, czyli w czwartek, 24 września o 10.00. No właśnie, przy okazji robimy webinar o 10 rano, bo jednak ludzie nam się skarżyli, że oni woleliby w czasie pracy webinar oglądać, a nie po pracy, bo wtedy jadą już do domu, dzieci, wszystko i jakby nie mogą tego, jakby uczestniczyć live. Więc um, zmieniliśmy godzinę dla, dla naszych polskich użytkowników. No tak, w końcu to webinar o tym, jak pracować, więc. No, Powinien być w czasie pracy. No właśnie, ja chcę, chcę, chcę spróbować też przech, przemycić kilka takich łatwych, jak to się mówi po angielsku ładnie, quick winów, czy takich, takich łatwych wskazówek, które te osoby po webinarze będą mogli od razu wdrożyć. To wtedy mam nadzieję, że wiesz, im ten czas się trochę zwróci tego, tego że tutaj by byli, wiesz, godziny na webinarze, a teraz potem nagle zyskują, wiesz, jakieś tam kilkanaście minut albo nawet godzinę, bo coś zrobią bardziej efektywnie. Także mam nadzieję, mhm. że tak trochę przemycę ludziom. Fajne wskazówki. Super. No dobra, powiedz jak tam idzie pisanie książki. Teraz niestety trochę zwolniłem, bo wróciłem do pracy i jednak jak wróciłem do pracy, to jest tej pracy dużo, dużo więcej niż myślałem. Jednak dobrze było nie pracować w sierpniu, także tak niestety jest, jest trochę gorzej, więc na razie, ale z drugiej strony tłumaczenia dalej idą, więc angielska wersja jest napisana w 66%, natomiast polska już jest wersja w 46%, także zapraszam na napl to można już książkę czytać, te pierwsze rozdziały, a tych już rozdziałów jest sporo. Więc już prawie połowa książki jest napisana, więc y, po polsku. Także y, i co więcej, to jest jeszcze wersja niesprawdzona przeze mnie. W sensie to jest wersja przetłumaczona, sprawdzona przez Magdę, ale ja jeszcze po polsku jej nie czytałem. Także mm -hmm. zachęcam wszystkich do przeczytania i do y, sugerowania poprawek przez pull requesty na GitHubie. No bo po prostu, bo to można nawet wziąć w tym udział, nie? Także y, no, zapraszam. Tak, możecie kontrybuować, jak ktoś <laughs> mówi tak na jest. GitHubie, do książki. Słuchaj, Słuchaj, mam jeszcze follow-up od na, nas, na, na, naszego ostatniego odcinka. No. Bo nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy ty, ale ja dostałem sporo wiadomości i maili nawet, słuchaj, maili, e, na temat tego, jak to, co my robimy, że ufamy ludziom, że będą pracowali, to to jest w ogóle nierealne i głupie i, i, i dziwne. Ojej. No, słuchaj, dostałem ileś tam wiadomości, że nie, w Polsce to jest nie do, nie do przyjęcia. W Polsce się nie da, jakby, w Polsce szafowie tak nie myślą, w Polsce tak nie pracują. Tak się nie da. Y, 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 jakby generalnie to jest naiwne, o czym wy mówicie. Czyli, czyli co, zwijamy biznes? Znaczy, wiesz co, y, mi się wydaje, że tak, bo ja, jakby ja myślałem, że nie jesteśmy aż takimi, wiesz, jednorożcami, ale okazuje się, że tak. I tutaj na przykład mam, mam, taką, mam taką, taki duży komentarz y, y, jednego właśnie ze słuchaczy, y, że y, y, zaraz, zaraz zobaczysz, to, to jest... Y, Rozbijam się po różnych miejscach, i zaufanie brzmi tylko dobrze podczas powitania. Później to już pozostaje tylko kontrola, meldowanie status update do posrania mm -hmm. co kilka godzin. I tutaj jest taka, między innymi, uwaga, że może być to też dlatego, że jakby ludzie sami do siebie nie mają zaufania. To znaczy, ludzie wiesz, co też podlegają kolejnym szczeblom, i wiesz, jeden gościu, który zarządza, musi pilnować swoich ludzi. Bo jak nie będzie pilnował, to dostanie od kogoś, kto nad nim jest, albo od firmy, która nad nim jest, albo jakby. No. Że są takie jakieś relacje, które są dosyć chore między jakby firmami, czy zespołami, czy jakby przełożonymi, więc każdy po prostu kontroluje, żeby ym, mieć. Y, no, jak to się ładnie mówi, że. Sam, po sam jest kontrolowany. No, żeby mieć do pochod generalnie. No. Nie? Y, więc y, ym, nie wiem, czy tak jest, jakby y, y w innych firmach. Może my rzeczywiście wyżyjemy Rafał w jakiejś bańce mydlanej, ale. Ja uważam, że da się, że da się żyć bez ciągłej kontroli i status update'ów i innych takich dziwnych rzeczy. Oczywiście są momenty, i tutaj muszę potwierdzić, są momenty, kiedy naprawdę ja nie wiem, ktoś, kto nad czym siedzi. Ja ufam, że pracują, tylko nie wiem nad czym, bo na przykład tego, też tego to, to za bardzo nie wynika z ich zadań i tak dalej. Zresztą są pewne sugestie, jakie ja mam pomysł na poprawki w Nozbe Teams, żeby lepiej było widać właśnie, kto nad czym pracuje w tym momencie, bo z mojego punktu widzenia to nie jest kwestia kontroli, ale kwestia czy ja mogę tej osobie teraz w czymś pomóc, biorąc pod uwagę to, nad czym ona teraz pracuje? Czy mogę go czymś zająć, tak? Słucham? Czy, czy mogę poprosić tą osobę o pomoc w czymś, nie? Dokładnie. Czy, dokładnie czy nie ma czasu czas, czas, na przykład, w jakiegoś deadlineu, nie? Tak, albo na przykład właśnie za mną tam na tablicy są pewne moje pomysły, które mi powstały dzisiaj przygotowując się do webinaru, po prostu miałem pomysły nad innymi rzeczami. I też musiałem się upewnić, na przykład, czy mogę tutaj u nas Ewelinie, na przykład zawrócić głowę pewnymi rzeczami? Bo nie wiem, na czym ona w tym momencie pracuje i musiałem się upewnić, czy, czy, jakby, czy wszystko gra. Ale to jest właśnie to ciąg ciągle, to nie jest kontrolowanie, czy ktoś pracuje, ale to jest bardziej właśnie mm, wstrzeliwanie się w czyjś świeży rytm pracy. Nie? Mm -hmm. Tak, no i też u nas też jest coś takiego jak status update nie? do, do, do zadań, do rzeczy, które, które implementujemy w nosbie Teams. Ale to jest raczej po to, żebyśmy, żebym ja i Kamil mogli przygotować na przykład list notes, żebyśmy wiedzieli, co, co w danym tygodniu idzie na produkcję tak, tak, ale, i tak dalej, nie? Ale status update odnośnie danej funkcji. Ktoś ci ten, a nie, że ktoś ci co godzinę raportuje, co w, w ostatniej godzinie zrobił. Tak, no. albo co dzisiaj w ciągu pół godziny zrobiłeś, albo w ciągu ostatniego pół dnia robiłeś, nie? nad czym ci się siedziałeś i raportuj mi, bo ja chcę wiedzieć, że tam napracowałeś, nie? Albo że ktoś na przykład też miałem właśnie tutaj informację, że ktoś kończy pracę o 17, to o 16.55 dzwoni do tej osoby szef, żeby upewnić się, że ta osoba jeszcze jest w pracy. No dobra, to dobra. To jest chore. To jest chore, szkoda naszego czasu na takie. Te dobra, dobra. Cześćmy to taki, dalej. wiesz, follow-up no. tego. Także generalnie ja dalej wierzę, że można ufać pracownikom, że można współpracownikom, że można z nimi fajnie działać i, i zaufanie jest lepsze niż kontrola i uważam, że polskie firmy mogą też tak myśleć, to możemy się zmienić, możemy działać lepiej. Tak jest. A dzisiaj dzisiaj zabierzesz nas na wycieczkę po swoim nie ma biurze. No, <głos》>. Po moim biurze domowym. Tak, po twoim, po twoim biurze domowym, bo się właśnie posta na, na swojego bloga. Opisałeś tak w sumie co roku zmieniasz, ulepszasz swoje biuro domowe. No i ta o, ostatnia zmiana dość, dość znacząca. Dość znacząca była, ale też, też długo trwała. Ja też zresztą jestem w trakcie. Przebudowy swojego biura domowego już jest tak powiedzmy 70% gotowe. Myślę, że jeszcze dwie-trzy rzeczy dodam i też będę chciał się podzielić. Okej. Okay. Ale dzisiaj dzisiaj pogadamy sobie o twoim, a potem, potem jak starczy czasu, to jeszcze ja sobie narzekam trochę na apla. E, bo <głos> <głos> mnie strasznie wkurzyli wczoraj mm, i, i jak, się, jak teraz, właśnie czuję, że się nie wyspałem przez to, bo musieliśmy dzisiaj update wrzucać na szybko. Mm, no ale dobra, przejdźmy do, do Twojego biura. E, no, jak sobie tam Twojego posta, to podzieliłeś sobie to biuro na strefy. Na <laughs> Tak, mój wpis jest po angielsku, ale jest bardzo mało tekstu dużo zdjęć, więc jakby zapraszam. Um, um, Michael.team na Office po prostu. Taki link jest. Um, wrzucimy zresztą do um, uh -huh. tego odcinka do Musimy Tak, no i ja też te zdjęcia, zdjęcia dodamy jako rozdziały. O, fajnie. Um, no dobra, yy, to czekaj, to wiesz, co, ja sobie też to moje biuro otworzę. Otworzysz sobie. <laughs> Czy znaczy wszędzie sensie, ja nie pamiętam po prostu, wiesz, yy, ten co było po kolei, więc um, e, dokładnie. Więc oczywiście y, z, z, zaczniemy od tej mojej strefy, czyli mojego biureczka mm -hmm. i ja od bardzo dawna, jak dobrze wiesz, promuję to, co ty też robisz, czyli pracę na stojąco. Tak, a właśnie, i, ja, 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 jak ci z tym idzie? Bo ja, ja tak z praktyki to godzin, godzinę, dwie na stojąco na razie ten, choć nie jestem w stanie, w stanie dłużej. Zawsze jak przychodzę, patrzę, mam stojący tylko kurde, nie chcę, mi się, i siadam, nie? A, nie, no. no to ja właściwie prawie w ogóle nie siadam. To znaczy, to biurko przeważnie jest w ustawieniu stojącym. Uh -huh. W tej mojej strefie chilloutowej, którą widać na wideo, tutaj po mojej prawej stronie, gdzie jest sofa jest i jest taki mini stolik, to tam sobie siadam, Także na uh -huh. przykład właśnie dzisiaj, jak pracowałem nad scenariuszem i potem, po tym spotkaniu jakby dalej pracował, to właśnie robiłem tak, że siadam sobie tam z iPadem i coś tam piszę, po czym wstaję, coś notuję na, 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 na tablicy, podchodzę do komputera, coś tutaj jakby dopisuję na stojąco, ale generalnie większość czasu stoję. Także to... O, właśnie, właśnie to, co, że podchodzisz do komputera, bo jak jest w pozycji stojącej, to właśnie tak, tak. łatwiej jest podejść do komputera, bo nie masz tego krzesła, który musisz odsunąć, usiąść, nie? Jest a bariera wejścia jest, jest mniejsza, żeby coś tak na szybko zrobić, nie? A wszyscy, którzy mnie znają jako... Świra produktywnościowego, wiedzą, że ja zawsze jakby znam siebie, więc, więc bariery wejścia zawsze sobie niweluję, jak bardzo tylko mogę. Bo tak. jeżeli bariera wejścia jest za duża, to po prostu wchodzi w mnie leni. Więc jakby ja muszę mieć bariery wejścia jak najniższe. No tak, to jest, to, jest, to jest bardzo ważny taki plot i produktywnościowy, czyli tworzyć, niwelować sobie te bariery wejścia, bo. No bo to, zawsze e, twój mózg zawsze znajdzie wymówkę, więc no, o trzeba, ja, jesteśmy trzeba tak inteligentni, walczyć ze sobą. jesteśmy no. tak inteligentni, jeżeli chodzi o wy, wynajdywanie wymówek, że kosmos. Okej, okay, ale widzę właśnie, bo mamy to samo biurko, to jest Backhand z IKEA. Tak. Ale ty masz większy blat, bo ty sobie wymieniłeś po prostu blat na, na taki, te, też z IKEA, ale on jakby on chyba nie jest dedykowany do tego biurka, nie? Nie, nie, nie. Ja Zhakowałem system oczywiście. E, w ogóle jedna ze stron, które polecam, e, to jest Ikea Hackers, Tam są bardzo fajne pomysły, w ogóle jak można hakować meble IKEA. Ja hakuję meble IKEA od chyba 10 lat, chyba, czy więcej. Nie, od, od 13, od kiedy nosbi zacząłem praktycznie. Mhm. E, zawsze mam jakiś pomysł, jak można je ulepszyć, zmienić, coś poprawić. Ten. I tutaj to samo. Zrobię coś takiego, słuchaj, że jak ten, ten, ten e, to biurko backend, to, 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 to które mam, to backend się nazywa tak? Tak, backhand, no. no. jak ono jest zrobione, ono jest zrobione z takich, jakby są takie dwa, dwa, dwa takie, jakby, no, takie dwie, no, takie dwa, kurcze, jak to się nazywa. Nogi? Czy... No, nie, no, ma dwie nogi i ma u góry, jakby się składa z dwóch, jakby są są Dwie szyny, jakby, które no. są połączone. I okazało się, że wystarczy te szyny, jakby spiąć trochę, jakby nie przekręcić je dokładnie tak, jak są przekręcone po, 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 po dwie śluby, tylko po jednej ślubie, czyli. W jednym miejscu są dwie, w jednym dwie, czyli mogłem rozszerzyć po prostu, jakby to pieniągnie. Rozumiesz? I, I ciągle jest stabilne, więc jakby to jest jakby spoko. To nie jest tak, że traci na stabilności i tak dalej. To jest po prostu tak, tak że y, y, tu, jest, tu trzyma za dwa, tu, za, tu za, po drugiej stronie za jedno, i do, 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 dokładnie symetrycznie odwrotnie. Nie? I dzięki temu ciągle jest em, em, stabilne, ale jakby te nogi są szersze w tym momencie. Mhm. I wtedy do tego pasuje to, ten bladziki ten bambusowy. Um, nie pasuje oczywiście idealnie, bo tam trzeba tam dziurki wywiercić, ale, ale przynajmniej jakby jest już, powiesz, praktycznie na, na całej szerokości, nie? Um, I ten... po prostu ja bardzo lubię ten bambusowy materiał. W ogóle teraz, teraz trochę więcej tych mebli bambusowych IKEA wprowadziła i one są po prostu słodziaki, są super fajne, Są bardzo ładne, ta faktura bambusowa jest fajna, plus tutaj, gdzie ja mieszkam, mieszkam blisko morza i jest bardzo duża wilgotność powietrza i te takie y, 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 blaty IKEA i te inne, one tam zaczęły... Te zakleiny, nie? ta oklina zaczyna się rozłazić, nie? A, a ten bambus jak widzę, że jest po prostu jakby nie gniotca, nie, nie łamiotca, że się, się trzyma bardzo mocno, wiesz? Więc zrobiłem więc tak, że to biu, ten blat, blat zmienił na bambusowy, plus mój blat już, ten, ten, ten oryginalny z tego tego już naprawdę był zniszczony, nie? Po tych cztery, czterech latach używania, nie? Więc em, y, y, umówmy się, te jakby meble z Ikei są dobre, ale też wytrzymałością ich to jest różnie. Natomiast em, ten bambusowy jest bardzo ładny, no i ja miałem ochotę właśnie na coś nowego. Nie? i to, plus chciałem mieć szersze biurko, mm -hmm. wiesz, miejsce na iPada i tak dalej, na iPhona, więc... No tak, po, masz tam dużo po, po, tego sprzętu właśnie na biurku, Dokładnie, dużo to jest dużo w tym zdjęciu, nie? tutaj no. tych, tych rzeczy jest trochę, trochę dużo. I jak tak opowiadałem tutaj z tyłu za mną, nie? Pod, pod, moim tym, pod, moim, pod, moim, pod moją tablicą też jest drugi taki blat wiszący, który można zamontować jako biurko, w sensie, który się rozkłada jak, jak biurko i też jest ten sam, dokładnie ten sam blat bambusowy. Są takie dwa blaty bambusowe, to po prostu ładnie wygląda, no po prostu mi się podobało. Fajnie, że, że da się poszerzyć i się jeszcze nie złamało w środku. <noise> to znaczy, że... Nie, właśnie nie, właśnie to jakby przetestowałem to, zanim takby to mm, mm, zrobiłem. Także spokojnie. I już teraz wiesz, mam to ileś tam mm, miesięcy działające, więc spoko. No no, ale jak sobie patrzę właśnie na to twoje zdjęcie, to masz e, iMaca, tak? drugi monitor, e, Thunderbolt Display, iPada i dwa iPhony tak położone. E, znaczy... No właśnie, e, hej, to jest ciekawostka. E, tak jak, tak jak wiesz, ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja iPhone'a zmieniam co roku po prostu, jakby zawsze. iPhone to jest coś, co zmieniam co roku bez pytania w ogóle. Jakby wiadomo, że kupię nowego iPhone'a, więc 12 iPod, tam iPhone 12 Pro to jest pytanie tylko, który. Więc jakby to jest, to jest jasne i zawsze sprzedaję albo od, ktoś w firmie ode mnie odkupuje m, m, mojego poprzedniego iPhone'a, więc to zawsze tak jest. Natomiast są sprzęty, których nie zmieniam co roku, a nawet nie zmieniam od wielu lat. Wiedzą, że iMac to jest model 2014, kupiony w 2015 roku, więc ja mam, mam go ponad 5 lat. To jest ten pierwszy iMac 5K. Mm -hmm. nie? Ten pierwszy, który był 5K. I ciągle chodzi. Właśnie do niego mówię. Działa super dobrze. A ten monitor obok niego to jest mój stary Thunderbolt Display. To jest ten taki nawet nie retinowy, ten taki wiesz, stary, stary ekran. I ja go używałem już do tylu rzeczy. I ostatnio używała go moja żona, miała podłączonego do tego MacBooka Pro, mojego starego MacBooka Pro, 13, który ciągle mamy, z 2013 roku. Ale dostała nowy, 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 nowego laptopa Windowsowego, Hmm. od firmy, więc ten monitor przestał być dla niej użyteczny, no bo on się nie łączy z Windowsem, z Windowsowymi laptopami, więc po prostu powiesiłem go na ścianie, znalazłem taki specjalny właśnie moduł, że można go zmienić na wiszący, a nie stojący, powiesiłem go na ścianie i mam jako drugi monitor, przeważnie na nim jakieś, wiesz, konferencje na YouTubie, hmm. puszczam jakieś takie rzeczy, które nie wymagają, wiesz, ekranu. Powiesz, ale to dobrze, bo nie obciąża ci biurka, nie? Dokładnie, nie obciąża mi biurka, a sobie tam wisi, nie, z tyłu, więc, yy, więc jest super. Ym, także ja... Jak dobrze wiesz, ja pracuję na iPadzie, co zresztą na tym zdjęciu głównie, a ten, te ekrany duże, są te 27 cali pod po razy dwa, są dla mnie po prostu y, takim tym, y, takim dodatkowym i po prostu dodatkowym przestrzenią, gdzie mogę rozłożyć rzeczy sobie. Nie? No tak, ale tak. właśnie jak pracujesz na tym iPadzie przy biurku, nie? To uh -huh. masz, masz włączone te wszystkie ekrany? Um, przeważnie tak. I to cię nie rozprasza? Mnie, 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 by, mnie by to rozpraszało, ja tak nie potrafię. Ja po, muszę na, jed, na jednym się skupić, ewentualnie drugi, właśnie jako, jako referencja. Jak już mam trzy, to. Zależy, no ja, ja przeważnie nie, dlatego przeważnie, że jak. Chociaż wiesz, co, czasami jest tak rzeczywiście, że jak piszę na przykład, yy, to po prostu ja w ogóle odchodzę od tego biurka. Jak po prostu chcę tylko pisać na przykład. Nie? No to tak, tak jak pokazałem tam na, w moim, w moim yy, yy, blogu, mam też mój taras, na którym też piszę, więc mam na tarasie fajne miejsce do pisania, mam to tutaj z tyłu, więc jakby często yy, odchodzę sobie do od tego biurka i piszę dedykowane. Czyli innym generalnie, jak na przykład masz sesję te na, te na swoją pracę w skupieniu. Czyli tak zwane hours, jak to nazywasz, mm -hmm. to zwykle to robisz przy biurku, czy przy biurku tylko, jeśli potrzebujesz właśnie jaki, jakiś to robić dodatkowy, żeby mieć tą powierzchnię iMac'a? Zależy. Y -y, po prostu zależy, co robię. Nie? Nawet pisanie książki to w ogóle lu lubię na samym iPadzie, bez niczego innego w tle nawet. Nie? Więc wtedy mogę albo tu pisać na stojąco, albo właśnie za iPadem sobie gdzieś pójść, usiąść. Natomiast jak mam sesję, na przykład takie jak te dzisiaj miałem, że y przygotowywałem scenariusz webinara i do tego jeszcze miałem pomysły, jakby dziwne pomysły na temat naszej strony i takich innych rzeczy, no to jednak w tym momencie wolę być przy biurku, no bo wtedy mogę na iPadzie coś napisać, na iMacu coś tam jeszcze, wiesz, zaznaczyć, coś ten, a mm -hmm. po, i podejść do tego, do, no, do tablicy i coś tam nie narysować, więc jakby jestem ciągle w ruchu, w ramach tutaj tego mojego biura, nie? I i jakby ja bardzo się dobrze w tym odnajduję. Także po prostu dla tego pacjenta jest też fajna, bo wtedy ciągle jestem w ruchu, stoję, piszę, jakby nie muszę wstawać, nie muszę tak mieć mm -hmm. nie ma tej bariery wejścia. Jest to bardzo wygodne. Jeszcze co się rzuca w oczy na tym zdjęciu twojego głównego biurka, to że masz myszkę i trackpad. Oczywiście. Yy, <coughs> bo lubię obie te rzeczy, ale yy, kiedyś, kiedyś, jak byłem małym chłopcem, hej, i dla mojego taty robiłem projekty w Corel Draw na Windowsie jeszcze, CorelDRAW 3 kolor 4, ja pamiętam już bardzo dawno temu, to zauważyłem, że jestem bardziej efektywny, jak używam myszki z lewej strony, lewą ręką i prawą piszę, bo jestem praworęczny. Więc nauczyłem się, nauczyłem się używać myszki lewą ręką. A z kolei bardzo lubię trackpad, bo jeszcze z czasów laptopów też się przyzwyczaiłem do trackpada. Plus ma fajne gesty. Więc mam obie te rzeczy. Więc jakby lewą ręką steruję myszką, prawą ręką steruję trackpad. W zależności od tego, co mi jest wygodniej, żeby ten. Także um, no, takie to jest moje. Ale znaczy, jakby wybierasz zwykle jedną z tych, czy ci się, że na, masz lewą rękę na myszce, a prawą na trackpadzie? Czasami tak jest, bo jak na przykład coś chcę wskazać myszką, a z drugiej strony chcę zrobić jakiś gest. To wtedy biorę jeszcze prawą ręką, robię gest na przykład na tym. Aha, czyli ten, i na przykład prawym pinch to zoom, nie? Szczególnie na przykład właśnie, jak chcę coś mi, przejeść między tymi, między tymi spacami, nie między przestrzeniami w, na iMacu, to właśnie używam do gestów prawą rękę, a z kolei lewą do precyzyjnego, jakby, wiesz, myszkowania. Mm -hmm. Lewą do to, Śmiesznie to brzmi, osoba praworęczna, ale lewą do precyzyjnego, nie, to. No, ale wiesz, co? Jakby to, to jest, właśnie, to jest takie ciekawe, że nawet można się tego wyuczyć. Tak, możesz się nauczyć pisania szybkiego na klawiaturze, tak samo można nauczyć się tego, nie, jakby, no. Ja pamiętam, że na początku oczywiście to było straszne, nie, ja nie mogłem, wiesz, myszką nic zrobić, nie. Ale potem się po prostu przyzwyczaiłem. To było tak, że ja potem grałem w Duma i w Quake'a, mając myszkę w lewej ręce. Hmm. Także tak, wiesz, jakby, I to jest ciekawe, że często osoby przychodziły do mnie, do, jakby do, nie wiem, do biura, czy tam gdzie wtedy jeszcze, wiesz, do mnie, do, do domu i mówią, a przecież Michał, ty, ty jesteś leworęczny? Hmm. <laughs> nie. <laughs> to przejdźmy teraz sobie do tej drugiej strefy. Teraz po prawej od twojego biurka, nie? Czyli taka mała szafka z, z gadżetami. Z niszczatką. O, to mi, się, to mi się właśnie mega podoba. Tego, tego wcześniej nie widziałem u Ciebie, że... Ta, tą niszczatkę masz wbudowaną w, w tą szafkę? Tak, tak jest. Wyciąłeś po tam otwór, czy jak? Wyciąłem dziurę w szafie. <grym> to jest taka szafka, wiesz? To jest taka tania szafka z Leroya, Leroy Merle. Taka e, bardzo fajna. z Plus z elementami oczywiście z Ikei, no bo tak, te, tak chciałem. E, I i po, po prostu zrobiłem, wyciąłem, wyciąłem w niej dziurę. Żeby móc y, zamontować tam y, y, niszczalkę, bo ja nie lubię tych kubów od niszczarki, one są brzydkie tak, w no. ogóle. Więc y, a dzięki temu mam wbudowaną. Plus no, to jest bardzo wygodne, jak widzisz, bo to jest szuflada, która się otwiera. Nie? Więc jakby no. to jest wygodne, żeby ten papier tam wyjąć i, i, i potem go bywać do śmieci. Bo oczywiście recycling, oczywiście eko, jakby oddzielam śmieci, śmieci papierowe, szczególnie właśnie śmieci papierowe od, od innych. Więc, y, więc mam tam taki fajny proces, nie, że ten, y, y, że walam wszystko do, do, do tej niszczalki. A ja, ja uważam, że każdy powinien mieć w sensie, to jest moje zdanie, że każdy powinien mieć w swoim biurze niszczarkę, bo jednak dostajemy mnóstwo do, dokumentów ciągle jeszcze papierowych, przynajmniej jakby ja próbuję je, się z nich wyautować, ale ciągle jeszcze przesyłam mi rzeczy papierowe no. i y, no i tam są nasze dane osobowe, nie? I, i jakby przynajmniej tą niszczarką, wiesz, niszczymy te, 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 mm, y, no, te, dane osobowe przynajmniej, jakby jak walam bądź do śmieci, nie? To jednak jest y, ważne. Ja nie mam kominka, więc nie mogę to spalić, na przykład w kominku, nie? No, a oprócz tego tam mam mojego inboxa, taki właśnie tego, taką właśnie po prostu znowu też szufladkę. No, i mam takie miejsce trochę na moje muzealne rzeczy, właśnie DVD zewnętrzne do iMac'a, które można podłączyć, czy, czy, czy właśnie stary trackpad od, od Apple'a. Niektóre z nich powinienem właściwie sprzedać albo oddać komuś, ale no, mam stare iPody. Mam mojego iPada 1, ciągle jeszcze działającego, mm. iPhone'a 3G. No takie, takie tam mam swoje, no właśnie, swoje rzeczy. takie. No właśnie, takie. Ja, ja bym na przykład tego iPada i iPhone'a oryginalnego rzucił do tej gablotki, co masz tam z Lego. A. No tak, wyróżnił. bo to takie fajne, właśnie muzealne, taki, taki no, Takie Twoje, nie? Mhm. Mm ja sobie pomyślę o tym. zwłaszcza kiedy mam pomysł tutaj ewentualnie też je powiesić ewentualnie. Tak powiesiłem mojego iPada 3G, iPada 3 Retina. Tak samo właśnie myślę o tym, żeby to tak zamontować. Także jeszcze tam, jeszcze będę kombinował pewnie. No i tam widzisz też z boku są te paski wszystkie od bo to mi się podoba. Fajne, kolorowe ten. I nad tym masz długopis i nożyczki zawsze łatwo dostępne, nie? Fajne. Tak, słuchaj, wiesz co? I to jest kolejna rzecz. Mały taki protip. Te nożyczki są z Toledo, z Hiszpanii. Bo w Toledo, Toledo jest znane z robienia nożyczek i w ogóle noży i takich rzeczy, więc kupiłem sobie, jak taki typowy turysta, suwenira z Toledo, nożyczki. Ale to no. są nożyczki, naprawdę, pytałem się tej pani w sklepie i tak dalej, to są ostre, porządne nożyczki, rzeczywiście są, świetne. Więc zamiast mieć takie nudne, wiesz, biurowe nożyczki, mam nożyczki z Toledo. I pamiętam moją wycieczkę do Toledo, pamiętam jakby, wiesz, ja lubię kupować gadżety, w sensie gadżety, jak już mogliś kupować jakieś suweniry, wiesz, podczas, podczas wyjazdów. To niech to będzie coś praktycznego, co przypomina mi o tym miejscu, gdzie byłem, nie? A jednocześnie będzie czymś, co używam często, na przykład. Także te nożyczki tam mam i one są właśnie fajne i, i są pod ręką, jak widzisz, nie? Więc ym, tak samo tam jest śrubokręt pod ręką, bo się się przydaje. Więc to są takie rzeczy, które potrzebuję mieć pod ręką, yy, więc tak sobie remontowałem. Okay, kolejna strefa: chill out. Yy, czyli ta kanapa, i za nią jest właśnie ten iPad trzeciej generacji. z tak Retiną. Jest. To To był mój pierwszy iPad, pamiętam, no. Ten iPad y, ciągle działa, podłączony jest w ogóle, on ma taką specjalną, kupiłem specjalną taką, jak widzicie, maskownicę, na to widzisz na zdjęciu, taką maskownicę do, tego, do niego, żeby, żeby, y, tu jest, żeby y, ładnie się montował i żeby ten kabel był schowany z tyłu. Mhm. No i w ogóle zamontowałem te dechy OSB, jestem strasznie zadowolony z tych dech, bo te dechy dają taki fajny klimacik. Ja potrzebowałem jakby takiego, więcej takiego drewienka w domu i, i w tym moim pomieszczeniu tutaj, w tym moim biurze i, i te, te płyty OSB mi się strasznie podobają. Moja mama, jak tu przyszła, uważa, że są ohydne. Ja się z nimi zgadzam, mi się podobają. Strasznie, Więc... one, one nie mają się podobać wszystkim, one mają podobać się tobie, tak? No. Dokładnie, <laughs> dokładnie. Więc jakby I, i jestem strasznie z niezadowolony. Podoba mi się taki, wiesz, taki, no, no, podoba mi się, wióry mi się podobają. Więc te płyty OSB zamontowałem i, no i moja żona, na, na, jakby przeglądając West Wing, znalazła właśnie ten taki fajny głośnik Bluetooth, który wygląda jak obraz, nie? I, 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 i on jest spięty z, z, z tym iPadem, więc tego, i Ten iPad oczywiście podłączony jest do mojej muzyki i podłączony jest do nawet Overcast'a. Overcast działa na tym iPadzie 3, em, em, e, 3 i się synchronizuje z moim kontem. Więc jeżeli słucham sobie podcastów, to po prostu włączam sobie ten głośnik z tego, tego. Nie? Więc... No tak, czyli ja, ja bym pewnie i tak włączał z iPhone'a, no bo jest głośnik Bluetooth. Ale, a bo masz na stałe spalowane, to nie musisz ten parować. No. Nie muszę kombinować. To no ma sens. No. Nie? No. Także wiesz, także od razu działa. To wiesz, jest spalowane i, 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 i śmiga. No a to jest mój iPad, który zaczął moją ścieżkę iPad Only. To był mój pierwszy iPad, na którym zacząłem już poważnie na poważnie pracować. Nie? No bo to był iPad właśnie z ekranem Retina, z, z LTE i, i ten z 3G wtedy. No i generalnie to był ten mój pierwszy iPad, którego wziąłem wtedy, pamiętam, na wyjazd za żoną na dwa tygodnie do Stanów. Wziąłem tylko iPada, nie wziąłem ze sobą MacBooka. Po raz pierwszy na jakiś większy, większy wyjazd nie wziąłem ze sobą mojego MacBooka R. Tylko wziąłem właśnie iPada i już wszystko robiłem na iPadzie, więc pamiętam, że to od tego zaczęło mieć i On i wtedy zacząłem pisać tą książkę iPadowny. Tak, no ja, ja wtedy pod, pod jej wpływem też kupiłem tego iPada. <laughs> <laughs> I potem go zabrałem do Barcelony na pierwszy z Jasno Ale widzisz, no, proszę no, bardzo. Tak to się zaczęło. Dobra, coś jeszcze chciałeś tutaj? No, tylko chciałem powiedzieć, że te roślinki to nie są prawdziwe. To są a. sztuczne roślinki, bo u mnie wszystko umiera. Jakby ja nie mam roślinki strasznie, więc mam coś takiego, żeby było zielono, a jednocześnie bez zobowiązań. No, no a to mm, nie, nie łapią ci one kurzu? Nie. nie? To fajnie. Mm -mm. To fajnie, bo już bo, bo te, te, tą ścianę to już masz trochę, nie? Jest kilka miesięcy. No już, o, o, to już to wszystko granie w, taki, w takiej formie jest od, yy, od marca, czy od, od lutego, od marca. Ja po prostu nie miałem czasu, żeby to opisać no tak. na e blogu. Jakby nie zajmowałem się, wiesz, tym. No, była pandemia, były inne priorytety, więc jakby już mi, mi się marzyło od dawna. Potem w ogóle chciałem na blogu napisać już taki bardziej backstage, jak, jak w ogóle montowałem te płyty OSB, z tym, bo, bo z tyłu są, są podświetlenia LEDami zrobione i tak dalej, więc jakby to tam było trochę więcej roboty z tymi płytami, płytami OSB. Generalnie majsterkowanie my to na, na, na The Podcast opowiadaliśmy o tym z, z Radziem, że ktoś taki jak my, którzy, który pracuje umysłowo, potrzebuje się wyżyć, mm -hmm. nie? potrzebuje czasami po prostu fizycznego działania, nie? więc klocki Lego albo właśnie drżn, 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 wiertarka i takie rzeczy, więc jakby ja lubię takie rzeczy. No i przechodzimy teraz do czwartej strefy, czyli e, tu już wspomniałeś o tym, tablica i ten dodatkowy blat, tak? czyli jak masz gości w biurze, to mogą mieć swoje biurko. Tak, tak mam gości, albo na, na, czasami yy, na przykład mi się nazbierały rzeczy w Inboxie ostatnio, bo mnie nie, jak wiesz, nie pracowałem i tam dokumenty przychodziły i tak dalej. No to wolałem sobie otworzyć to biurko i na nim się rozłożyć wszystko i potem mm -hmm. skanować. Nie, ScanBotem, Czy tam skan Pro teraz coś nazywa? Yy, I potem to nie szalki, nie. Więc, yy, więc to, to biurko się po prostu przydaje do takiego. Do ten plus no, mój teraz w tej chwili jest u mnie, także jakby chciał popracować, to może tutaj usiąść i podziałać. Yy, no. Ale no, przede wszystkim, wiesz, tutaj kluczem jest tablica. Tablica jest, ja uważam, że to jest rewelacja. Po prostu ja potrzebuję na czymś pisać dużym i potrzebuję się wyżyć na tablicy, więc jakby tablica jest dla mnie bardzo, jak widać zresztą teraz w tle, jest fajnym, jest fajnym elementem pracy i no, daje mi takie poczucie, wiesz, przestrzeni, nie? Do, 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 do myślenia. Na przykład między innymi ten, jak, jak opracowywałem ten nasz, słynny, niesłynny sposób zmiany planów w Nozbe Teams, nie? Mhm. że my, u nas w Nozbe Teams jest tak, że jak zmieniasz plan z, wyższego na, z, z niższego na wyższy, to nic nie płacisz, tylko po prostu my ci przeliczamy jakby koniec konta, ale po prostu to jest bez, bezgotówkowo, więc, więc to, to jest bardzo proste zmienić plan. No to doszedłem do tego właśnie, ilo, ilomaś tam iteracjami bazgrolenia na tej tablicy. Mhm. Nie? Właśnie tym, że po prostu bazgroliłem jakąś tam wersję, zmozałem ją, jeszcze jedną wersję, wysłałem ze strzałkami, co się dzieje. lubiłem zdjęcie tego ma, zma, zmazywałem, jakby bardzo lubię tablice i uważam, że to jest bardzo fajne takie coś, na czym można się po prostu wyżywać bezkarnie i potem tylko zmazywać i jeszcze raz. więc A teraz te e, e, w iPhone'ach, ta możliwość robienia zdjęć e, skanowania, fajne robi zdjęcia tablicy, więc, więc to, 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 to się jakby to całkiem dobrze jakby widać. No tak, tak, ale jeszcze jakby właśnie... W przyszłości widzę to, to taki gigantyczny iPad, nie? Ja ci rozpoznaje od razu ten tekst i, i go indeksuje. No. A potem potem łatwiej, łatwiej te notatki znaleźć. No, ale to musiał być naprawdę duży iPad, zobaczcie, ja mam bardzo dużą tablicę, nie. No. I widzę tam też masz tak listwę zasilającą do ściany przypiętą sprytnie. Tak, bo to właśnie po to, że jak ktoś chciałby usiąść przy tym biurku, to żeby miał dostępne wszystkie rzeczy, wiesz tam. No właśnie, bo po pod biurkiem stronie. ciężko było ją ukryć, bo biurko się składa, nie? Dokładnie. Nawet pod tym biurkiem, tutaj, przy którym stoimy, nie widzisz w tym zdjęciu, ale też jest listwa. Cała, tak. tak. Nie, jest cała lista przemocowana, więc tutaj mogę sobie wiesz, łatwo podpiąć rzeczy, no ale właśnie to biuro się składa. Tam to się składa na praktycznie kompletnie płasko, więc y, stąd ta listwa jest po prostu z boku. Hmm. Ja w ogóle lubię takie rzeczy, że listwę montuję na ścianie i że też te, te wszystkie takie łączniki kabelkowe, te takie, wiesz, takie, takie otu, otulaczki takie kabelkowe, żeby to wszystko ładnie, śródnie wyglądało. Ja lubię to, tak, mm -hmm. kabelkami się bawić. Generalnie kabelki to... A, ja też, temat. też. Żeby jak najwięcej schować kabla, nie? Mm -hmm. <grafię> Dokładnie. E, I mieć wszystko pod ręką. Mm, Okej, okay, no i to, co chyba najbardziej ci zazdroszczę, to, to balkon. <grafię> I tu, słuchaj, był taki pomysł mojej żony, żeby tą właśnie markizę zamontować, nie? Ja tu nie miałem markizy, więc z tego balkonu prawie w ogóle nie korzystałem, no bo ciągle było słońce, nie? I, i, I moja żona mówi, to Michał, czemu nie, nie masz tej markizy? Jeśli mam markizę, miałbyś cień i słuchaj, no rewelacja. W momencie, kiedy mam markizę, jest cień, to jak słońce, bo słońce, to jest słońce wschodnie. Więc jak tylko ono wyjdzie powyżej markizy, no to wiesz, to, to mam cię pełko od słońca, ale jednocześnie nie, 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 nie mam słońca wiesz, na, na ekranie iPada. Nie? Jestem w cieniu. No tak, słuchowany. tak. I Michał, I no, Michał nie... często na, na spotkaniach, na przykład w listopadzie sobie siedzi na tym tarasie, nie? Tak następuje. No jak jest wiesz, słoneczny dzień, to kurczę, gdzie mam siedzieć jak nie na tarasie, nie? Więc to jest, to jest naprawdę no, super. To jest fajne. Jeszcze wiesz, ja tak, 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 tak siadam, że pleckami jestem na słońcu, więc jak taki kot, wiesz, mnie, mnie grzeją plecki, mnie plecki, a tutaj wiesz, ekran ipada, wszystko jest w cieniu, więc mogę normalnie pisać pisać pracować. Mm. Także tak. No, i to widzę dość, dość spory jest ten balkon, bo tak jak się odbija ta markiza w tym oknie, to, to daleko dość sięga. Chociaż tak spory nie jest, ale jest, taki jest kawałek. No. No. Jest, jest, um, yy, no, na, jest wygodnie, nie? Spoko. I, i, w, i, w, i od wschodu to zawsze jest najfajniejsze światło do, do robienia jakichś zdjęć, to. ojej no. ja No, wschody słońca w ogóle bardzo ładne są tutaj, no. to, to jest. Yy. Cykałbyś fotę. Cykałbym foty, Cieka, foty <laughs> tak, e, spoko. A propos fot, to foty też e, i takie, właśnie, kontent wizualny potrzebuje dobrego oświetlenia i tła. Tak. <laughs> I to też, też ostatnio sobie, <laughs> sobie, tak, właśnie ostatnio co to, a w Jezłosach mówili, że, no, że mają dużo mostów, dużo mostów mieli w odcinku, że są z Wrocławia, bo Wrocław jest miastem mostów, a no to, wiesz, ja jestem z Wrocławia, więc, tak więc zobowiązuję, żeby robić te mosty, nie? Okej, okay, rozumiem. <laughs> Oczywiście, że tak. Um, tak, oświetlenie i tło, czyli, um, czyli zamontowałeś sobie taki blendę, Czyli taką lampę. Z, z, nie, to się nazy co, jak to się nazywa? Profesjonalnie. Nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie. No, to, to, to takie coś światło. Rozpraszam. Rozpraszam, dokładnie. Tak, i to jest kurczę podstawa, bo jednak wiele razy, kiedy wiesz, my mamy globalną firmę, nagrywamy, jakby. Ja będę właśnie ten webinar prowadził po angielsku, po hiszpańsku i po polsku. I hiszpański i angielski webinar są po południu albo wieczorem. No nie? tak. I w tym momencie tu już jest ciemno. I um, zresztą w tej chwili widać mnie na ekranie, że jestem trochę, wiesz, ściemniony, że tak powiem. Zresztą, zróbmy różnicę. Od razu wszyscy będą widzieli, by to w, w działaniu, jak to, jak to fajnie działa. Um, więc od razu, no bo oczywiście mam wszystko połączone z HomeKitem, Oczywiście, bo jest tych, by wszystko jest na maksa, Więc patrz, jak teraz włączę wszystkie te um, światła. Psz, od razu wiesz, stała się jasność. Jestem oświetlony i, i od razu widać lepiej moją twarz, widać lepiej mnie. Nie? I, no i to jest postawa. To, 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 to po prostu rzeczywiście sprawdza się podczas nagrywania webinarów, czy, czy nawet teraz podcastu. Mhm. Oczywiście teraz na maksa włączę światło i mogę teraz to sterować. Mogę część świateł em, y, wyłączać na przykład, żeby nie było tak bardzo. Em, teraz mam to główne tylko włączone. E, I teraz na przykład to główne mam włączone, a teraz to główne mogę wyłączyć, ale dać na przykład sobie znowu te boczne, nie? Tu jedno i na przykład tu drugie. I teraz widzisz, mam teraz oświetlenie lepsze, takie ciep cieplejsze, no. ale nie takie mhm. po twarzy. Nie? Więc może to zostawimy na przykład na, na resztę tego podcastu. Um, no, ale mogę się tym bawić. Więc tutaj też, y, no, i, uż, część, część to są te y, taki prototyp, część to są y, żarówki IK, po prostu, które działają z HomeKitem, a część to są po prostu y, te smart, te włączniki na przykład. Nie? Y, mam takie, mam, mam, bo mam tutaj smart, same, same smart, smart listwy. Nie? Więc na To światło mam połączone do smart listwy. I po prostu włączam jeden no tak. z elementów tej smart list, listwy i się włącza światło, nie? Okej, okay. i tam jeszcze masz te, co mi się podoba, no to a, gablotka z Lego, to wiadomo. No. E, i tam różne zdjęcia popowieszane w różnych miejscach. To właśnie takiego, hmm, to jest to, to, że jakby organizujesz sobie przestrzeń do pracy, pracując w domu tak jak ty lubisz, tak? To jest miejsce, w którym ty masz się czuć dobrze, więc to są twoje zdjęcia, które ty lubisz, twoich bliskich, czy miejsc, które lubisz. E, tak. I to, to, to jest właśnie, właśnie mega. Ja, te, ja też mam taką e, gablotkę z Lego w sumie. Taki teaser. <taki tizer>. A <taki> <taki> no. mm, I co? A, to, 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 co mi się podoba też mam w sumie. Podobnie, e, że Luther jest na korytarzu. Tak. Y, to, to, to jest dla mnie kluczowe bo po prostu, bo i router, i y, ten, i, i drukarki i dyski twarde, które są połączone do routera, bo ja mam, mam też w ogóle stary, bardzo stary time capsule, to on, wiesz, do robienia backupów, nie? Mhm. Normalnie mam time capsule bez Wi-Fi podłączone do, do routera, e, i do, a do time capsule mam podłączony zewnętrzny dysk USB, no. e, 4 TB, nie? E, no i to, ale to, są, to jest twardy, 4 TB, Na przykład, bo do mojego iMac'a w ogóle, to tak tutaj tego nie widać na zdjęciu, mam podłączony e, przez USB 3 e, 2 TB dysk SSD. Mhm. Dzięki temu e, na iMac'u mam teraz dużo więcej miejsca, bo to jest półterabajtowy iMac um, i, a, i, a, a na przykład moją całą kolekcję zdjęć i wideo, ten a, cały photo library mam właśnie na zewnętrznym dysku USB, który jest połączony na stałe do e, iMac'a, ale dysk SSD jest cichy w sensie nie robi żadnego dźwięku natomiast dyski twarde robią dźwięki, wiesz rrr, się rozkręcają i tak dalej, no i drukarki też, więc to wszystko jest out poza moim biurem domowym, bo nie chciałem Tak pamiętam rozsłuchać. kiedyś chyba więc... na tym w The Podcast ci drukarka zaczęła drukować czy coś takiego tak, jak tak, tak, ją... dokładnie, bo no właśnie, bo one, one ta, ta, jedna z tych drukarek czarno-biała, to, to ona nie jest er, tam um, um, AirPrint, więc używam aplikacji HandyPrint na iMacu, która powoduje, że ona jest AirPrint, w sensie, że jest jakby włączony do niej tak by ten. I było też takiego, że po prostu jakiś domownik na dole po prostu z iPhone'a coś drukował, nie? I nagle, wiesz, nagrywałem podcast, a tutaj <trujemy> <trujemy> drukują się <trujemy> strony. Więc, a jednak, wiesz, ja mam tutaj um, trzy córki... E, Mamy ten mamnianie, która wiesz, czasami zatwierdza zeszławej dla nas tam z domem. No moja żona oczywiście też, więc tutaj są chętni do drukowania, więc tym bardziej ta drukarka powinna być w korytarzu. Wtedy ludzie mogą drukować sobie, podejść, wziąć swoje rzeczy i tyle. No właśnie nie? ja też, też, też ostatnio po, po siedmiu latach kupiłem w końcu drukarkę. <grym> <grym> I też, też nie mam jeszcze dla niej docelowego miejsca i rzeczywiście kody też wydaje się takim, takim fajnym miejscem na to koło routerów. Ja zrobię coś takiego jeszcze, że od tych routerów puściłem po prostu kabel LAN. <pf unlikely> Przewierciłem dziurkę no. i tam, wiesz, między pomieszczeniami puściłem kabel LAN, więc on, normalnie tutaj jest, dochodzi do tego iMaca, więc e, i tu mam, i tu mam switcha, nie? Więc, więc e, iMac ma zresztą switch zamontowane w tym moim miejscu, gdzie mam te moje, no, iPody i tak dalej, w tym moim, tym, tym małym. Biure, w tym małym szafeczce, tam jest switch. I dzięki temu tutaj mam, wiesz, i polanie, i tutaj mam, jakby to wszystko jest po, 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 po kablu jeszcze, nie? żeby to działało stabilnie. Tak, nie? No tak to, ja, to, to zrobiłem. Ja też właśnie ostatnio też sobie przeciągnąłem tu LAN, żeby iMac'a mieć po kablu podłączonego. I, i to nie Słusznie. dla prędkości, tylko właśnie, żeby było jeszcze mniejsze opóźnienie. Bo to, tak. to robi robotę teraz, właśnie jak rozmawiamy w podcaście, mm -hmm. to opóźnienie jest to prawie, że zerowe, nie? No to jest lepsza stabilność tego włącza, jednak wtedy, nie? No, mimo że więc, 2000 yy, km to... od siebie jesteśmy. Nie, dokładnie, dokładnie. No, także tutaj to, jest, to też jest taki fajny problem, żeby tak, tak zrobić. No, także ja polecam po prostu, no, zresztą jak się patrzy na. na, na jakby to jest inspiracja z normalnych biur. W normalnych biurach często drukarki, kserokopiarki, te rzeczy są w korytarzach, a nie u mm -hmm. ludzi. No tak, nie? Tak. Żeby, właśnie, żeby ludzie mogli korzystać po prostu i po prostu podchodzić, brać i tak dalej. Plus to hałasuje. Więc tutaj podobnie. Mamy taki właśnie pokój przejściowy, to jest taki korytarz, taki mniejszy, mały jakby korytarz o pokój. Więc idealnie, po prostu to idealne miejsce, żeby tam to postawić. Spoko. I tak patrzę, co ty teraz masz na podłodze? Bo pamiętam, że chciałeś sobie też drewno na podłodze zrobić. Na no, po prostu dywan. A to jest dywan. O, myślałem, że takie tak jakieś zielone deski. Nie, nie, to jest dywan, yy, y, który układłem zresztą od moj, moim córkom, bo one <laughs> dostały taki bardziej. Yy, yy, no, inny chciały mieć dywanik, chciał mieć nowy dywanik, to ten im zwinąłem i na razie mam dywan. Na razie nie mam yy, yy, deski balineskiej, bo chciałem sobie położyć deskę balineską, ale w końcu zostawiłem na razie tak jest, więc mam po prostu dywanik. I na razie mhm. nie mam potrzeby, żeby tutaj robić większej rewolucji, więc zostawiłem taki. Spoko. No dobra, no to takie. Yy. Tak wygląda twoje domowe biuro. Zachęcamy do inspirowania się i też do dzielenia się swoimi e, tipami, jak wy urządzacie swoją przestrzeń do pracy. No i co? Porozmawiamy sobie jeszcze trochę o, o tym, co wczoraj się wydarzyło na Apple Eventie. Także jeszcze raz, tylko naprawdę zachęcamy, skomentujcie, może wyślijcie linki do waszych biur, albo do waszych zdjęć na Instagramie, albo cokolwiek. No dajcie nam znać, jak wasze biura domowe wyglądają. Jestem ciekawy właśnie i ja zawsze lubiłem ja napisałem ten blog post, bo lubiłem, jak ktoś napisał taki, jakby podobało mi się, jak ktoś taki blog post napisał i się podzielił, jak on to zrobił albo jak ona to zrobiła, i mogłem rzeczywiście się zainspirować, także mam nadzieję, że moje też tak, tam ja pomysł, pamiętam, się. Jak, jak jeszcze jak jeszcze teraz już nie, nie wchodzę na Instagrama w ogóle, ale jak, jak i jak, jak się zagapiłem i zacząłem gdzieś tam w selczu i zaczęły wyskakiwać te zdjęcia właśnie biurek, czy, czy właśnie organizacji przestrzeni do pracy, to. Mogłem się. Skrojuję się, skrojuję jako. bez myślenia. Tak jest, tak jest. No to słuchaj. Coś, coś, coś Ciebie zaskoczyło? Coś, co, co jest Twoim chiciolem z wczorajszego eventu uplowego? Chiciorem pozytywnym czy negatywnym? Można zacząć od pozytywnych? Pozytywnych. To myślę, że nie ma, nie ma jakiegoś tam. Wszystko, wszystko, co pokazali z tych sprzętów, jest. Jest pozytywne, bo zarówno Apple Watch, jak i iPad Air Myślę, że no, takie solidne updatey. Nie, nie, nie może takie, że urywają głowę, ale bardzo, bardzo solidne, raczej nie ma się do czego przyczepić. Mhm. Ja pewnie będę zmieniał sobie Apple Watcha, właśnie ty już, ty już zamówiłeś. Nie. Nie. Ja naj z moim Apple Watchem. No, ja chcę przejść na wersję RTR. Daję mhm. jeszcze do końca miesiąca czas, żeby się play ogradnął. Tak jest wreszcie. No. Jak nie, to przechodzę na Orange Flex. Mhm. E, I wtedy sobie wezmę zegarek LTE, ale też jeszcze nie zamarłem dopiero, dopiero w przyszłym miesiącu. Znaczy ja, bo ja mam, a ja piątkę z LTE i działa mi super. Z wyjątkiem baterii wolałbym, żeby była dłużej trzymała trochę. Zwłaszcza, kiedy jak robię jakikolwiek fitness, to, to muszę włączyć odładowania, bo po prostu nie wytrzyma cały dzień, nie? Więc to jest taki mój jedyny minus tego Apple Watcha. Na razie w nie ma niczego, co by mi urwało jakby głowę, nie? że to musi być, to koniecznie zrobić jakby lepiej. Więc tutaj nie ma, nie ma takiego musu. Jedyne co... To ci powiem, to mogę się skusić, to w momencie, kiedy y, wypuszczą e, te, te, tą szóstkę i okaże się rzeczywiście, że na przykład to, to ten, ten family sharing działa z piątką też, a nie tylko z szóstką. Myślę, że tak będzie, że to będzie tylko software'owe, software nie? Nie, ten family sharing w sensie, mm, żebyś dla dzieciaków skonfigurował zegarki. Tak. Chyba będzie działać nawet z czwórką, ale musi być LTE. No właśnie. Więc, więc chcę zobaczyć, jak to będzie działało i chcę zobaczyć, jak to działa u mojego operatora, bo jeśli tak, no to moja córka już jest w takim wieku, że ona chce, chce, chce telefon i ja będę tym strasznym rodzicem, zamiast kupić jej telefon, dam jej zegarek. I wtedy ona by miała Apple Watcha, moją piątkę, jako wiesz Apple Watcha do, do, wiesz, idzie do szkoły i tak dalej, miałaby ze mną kontakt, miałaby telefon, który by byłby trochę jakby damfonem, takim głupim telefonem, który nie miałby wiesz gier i takich innych rzeczy. I, i, i internetu, przeglądania internetu, więc, yy, ani a nie yy, YouTube'a, yy, więc po prostu myślę, że to będzie fajna sprawa, żeby właśnie dać zamiast telefonu, dać jej coś takiego, co, co ma na ręku, plus ona może wtedy właśnie też swoje kółeczka zakręcać i tak dalej. Więc um, zobaczymy. Więc to, to mnie skusiło, bo to jest, bardzo w, ogóle, to jest w ogóle bardzo fajny koncept. To znaczy um, nie tak, że miałbym kupić nowego watcha dla mojej córki, mm -hmm. no bo to jest trochę przesada, ale że mam starego watcha, to zamiast go sprzedawać komuś, to wolałbym w tym momencie dać go mojej córce, nie? I, 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 i jakby dalszy, dalej z niego korzystać, dalej go używać w, w rodzinie, a, a jednocześnie właśnie mieć z nią kontakt, nie? I um, i, i, I ten i no, ja uważam, że to jest fajna sprawa. Także bardzo mnie miło zaskoczyło ten. No, ten Myślę, że to przemyślenie zrobili, dlatego między innymi pewnie dlatego też wypuścili tego Apple Watcha SE tańszego. Tak. Bo właśnie pewnie oczywiście. wielu ludzi by, by, by chciało coś takiego kupić, ale pewnie kupowanie serii 6 dla dzieciaka, no to już już jest przesada. To, to trochę przesada, dokładnie. A. A kupowanie w ogóle iPhone'a za tysiące dolarów to tym bardziej przyzle. Ale właśnie to jest to. Często tak jest przecież, że iPhone'y dzieciaki mają, dlatego że tatuś kupił sę nowego, więc starego dał dzieciakowi, nie? albo mamusia, albo cokolwiek. Nie? Więc tu i to samo z zegarkiem. Także to jest jeden moment, kiedy widziałbym siebie kupującego tego szóstkę, jeżeli widziałbym, że. Ona by chciała tą piątkę i to by dobrze działało z moim operatorem i tak dalej, i to by nie było drogie. Rz, rzędu znowu, nie wiem, właśnie 5 euro miesięcznie więcej i za dodatkowy numer dla niej i, i ja to, to zaraz tym zarządzam. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w planie. Mm -hmm. No, mówię, ja, ja, ja się skuszę pewnie na CDS 6 w wersji LTE i to właśnie chcę w, w wersji LTE, żeby też częściej móc sobie jakby e, bez martwienia się wyjść z domu bez iPhone'a. No. Tak, wiesz, na, na jakiś spacer czy pobiegać, bo no jednak teraz wychodzę pobiegać, i te, te, już wychodzę bez iPhone'a, nie? Samym Apple Watchem, no ale nie mam tej łączności w razie czego, nie? I tak, tak. trochę to jest takie no, no ryzykowne, nie. E, więc, ja to, jest, to jest fajne. Tak, A to jest to fajne. Dzięki zaintym. temu właśnie to, to, to dobre narzędzie, żeby, żeby właśnie utrzymywać ten. Ten balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, no bo jak masz iPhona przy sobie, to praca jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Tak, i wiesz co? Ten cały argument ludzi, nie, że trzeba mieć taki głupszy telefon, albo taki ten, żeby właśnie. Dla mnie, tym głupszym telefonem, właśnie jest Apple Watch. Nie? Że no. jak odchowam mój telefon, chowam mojego, mój telefon i chodzę tylko po domu z, z zegarkiem, to już w tym momencie nie mam tej, tej pokusy, żeby wiesz, sprawdzić coś tam na, na, na telefonie, nie? A, a, a jak wychodzę z domu po prostu bez, bez telefonu, no to w ogóle luz. Nie? Po prostu no. mam tylko zegarek. i, A ciągle wiesz, mam tutaj audiobooki, mam tutaj wiesz, podcasty, więc ciągle mogę a słuchać. Czy to jest? Przez overcasta, podcastów. Czy overcast niestety ostatnio słabo działa na łoczu, Jakiś ma poważne bagi, marko musi się mhm. ogarnąć, więc to działa dosyć słabo. Natomiast audiobooki działają dosyć dobrze. Także ja, w sensie odbył. a, a Audioteka ciągle się nie ogarnęła. No. Więc tutaj pozdrawiam Marcina Bemę, ale Marcin, słuchaj, jakby proszę, ogarnij temat. <laughs> e, e, natomiast odbył, e, fajnie działa. E, właśnie na, na, na zegarku. I mam kilka książek zawsze danych na, na zegarek, więc jakby co, słabszej pros po prostu książki. Dobra, myślę, że o Apple Watchu tyle. Mm, iPad Air. No, Jakby tak, po pierwsze, szkoda, że oni ciągle tą starą konstrukcję tego starego iPada trzymają. Uważam, że też powinien, jakby znowić. Znaczy, ten, ale rozumiem, bo oni chcą mieć różnicę między jednym No nie, a drugim. no trzeba segmentować, nie? Trzeba segmentować. No, iPad Air mnie zaskoczył tym, y, tym Touch ID w przycisku włączenia. Tak, no. To jest hicior i to, mam nadzieję, oznacza, że iPhone 12 będzie miał tam właśnie Touch ID. Y, ja bym bardzo chciał, żeby iPhone 12 miał i Face ID i Touch ID, bo ja lubię bardzo Face ID, jak nie mam maski. Teraz tak. on nie chodzę w masce, więc chciałbym mieć Touch ID, żeby nie musieć mojego hasła wpisywać. Um, bo ja mam oczywiście hasło, a nie tak, kod, bo hello. E, i, I wiesz, w tym momencie Face ID mnie nie zidentyfikuje, dotknę palcem, otwiera mi telefon. Tak, ale by boję się, super. że tego nie, nie będzie, bo jednak e, iPhone'y pewnie, te dwunastki, to one były projektowane już dawno, tam zanim pandemia e, nastąpiła. No ale może się pozytywnie rozczarujemy, zobaczymy. No wiesz, ja mam wrażenie, że trochę rzeczy Apple wprowadził na szybko właśnie dzięki, z powodu pandemii, na przykład wiesz, iPhone SA i tak dalej, więc y, 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 trudno mi powiedzieć, ale y, mam nadzieję, że tą technologię, którą zrobili do tego iPada R, to by wdrożyli w tym. W ale bo w sumie ten iPad Air jest. E, pasuje do Magic Keyboard, do tego co iPady Pro 11 cali. E, no to jest bardzo mądre z ich strony. Tak. E, ma te same wymiary, tylko jest właśnie ciut grubszy, te dwa mm, czy, czy 0-2 mhm. mm. Tak. I właśnie pewnie jest grubszy, dlatego żeby ten przycisk był odpowiednio tak. też gruby, nie? no bo musi być odpowiednia powierzchnia przyłożenia tego palca. Mhm. E, no i rzeczywiście, iPhony też są grubsze od iPada Pro, więc na pewno to będzie w, w iPhone'ie. Nie wiem, nie jestem pewien tylko, czy, czy właśnie w tym iPhone'ie 12, na którego, na którego też czekam, bo to jest rok, w którym zmieniam iPhone'a, w końcu po trzech latach. Gdzie zawsze też co, roku, co roku zmieniałem, a teraz już z iPhone'em 10 już 3 lata w, wytrzymałem, nie? No dla mnie to też wyjątkowo jest ten rok, który zmieniam, gdzie zmieniam iPhone'a. Wyjątkowo, no. <laughs> to, właśnie, to jest to, co ci mówiłem, nie? że tutaj jestem w stanie mieć iMac'a, wiesz, pięcioletniego, y, y, monitor siedmioletni i tak dalej, bo to są sprzęty, które działają, które spoko, ale akurat i zegarek nawet. Mogę w, jestem w stanie mieć zegarek już roczny i nie zmieniać na kolejny jakby, zegarek, pewien <noise> tylko dlatego, że nie jest, bo ten działa naprawdę dobrze. Ale iPhone y ja zmieniam co roku. Kropka. I jakby, i zawsze znajdzie się ktoś, kto kupi od, odkupi mojego starego iPhone'a, więc jakby ja zawsze. Um, zresztą już mam osobę jakby na liście oczekujących, no więc um, więc ja po prostu zawsze kupuję co roku nowego iPhone'a, więc nie mogę się doczekać. Tylko nie wiem, który, bo tam ma być, ma być chyba cztery nawet, więc jakby plotki jakieś są straszne. No, ja się, ja się chyba przymierzam teraz do Maksa. Bo skoro będę miał Watcha LTE, no to nie chcę tak często właśnie korzystać z iPhone'a, żeby mhm. go mieć zawsze przy sobie, to mogę, mogę sobie pozwolić na większego, żeby był wygodniejszy, jak już siądę i będę coś czytać na iPhonie, nie? Tak, 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 no. tak, tak, tak sobie kombinuję na razie, no ale jeszcze zobaczymy zobaczymy, co pokażą. Eee, strasznie dziwne w ogóle, że nie pokazali tych iPhone'ów. Ja, ja do końca nie wierzyłem w to, że tak bez żadnej takiej zapowiedzi, bo wiadomo, ci, co się interesują, to, to rozumieją dlaczego. Ale mnóstwo ludzi no. może nie zrozumieć, bo są przyzwyczajeni, że we wrześniu zawsze były, nie? zaraz dojdziemy do negatywnej twojej tej, twojego negatywnego wrażenia. Natomiast ja jeszcze powiem o jeszcze jednej rzeczy że i mam, mam nadzieję, że będzie w Polsce możliwość za, e, wykupienia tego Apple One Premier, czyli tej, tej, tego najwyższego pakietu Apple One, bo wbrew pozorom ten pakiet nie jest głupi. Dlatego, że jak, jak sobie podsumowałem, ile ja płacę za Apple Music rodzinne i iCloud 2TB, to tak naprawdę Apple One jest dla mnie, Premier jest dla mnie po prostu no-brainer. To jest po prostu jakby właściwie to samo płacę, no 5 dolarów więcej, ale a ty płacisz w znaczy dolarach same... czy w złotówkach? Znaczy ja płacę część w dolarach, część ten, bo ja, ma, ja płacę Apple Music mam na, mam na moim koncie amerykańskim, a, a e, iCloud mam na polskim. Więc mam to zmieszane, więc teraz będę musiał to jakoś scalić i, i, i zsynchronizować. Em, no, ale generalnie mi się opłaca, biorąc pod uwagę, że w rodzinie mamy tych wszystkich, mam ten plan, plan, plan rodzinny, wiesz, mamy muzykę rodzinną, moje dziewczyny wszystkie mają iPady, jakby mi się opłaca ten, ten Apple One Premier, bo wtedy mam wszystkie usługi Apple'a w jednej cenie i do widzenia. Nie, Więc to jest super. Tak, ale e, Apple One Premier chyba nie będzie dostępny w Polsce. Tak mi mignęło tam na stronie, e, że to będzie dostępne tam, gdzie te wszystkie usługi w tych krajach, gdzie wszystkie usługi są dostępne, a u nas nie ma Apple News. Dlatego ale ja bardzo... będzie ten, ten, ten pakiet, z, gdzie jest 200 giga za 40 zł. Masz wtedy Apple mhm. Music, Apple TV+, Apple, Arcade... Apple Arcade i 200 giga iClouda i można chyba wtedy jest opcja, żeby dopłacić do 2 tera, terabajtów iClouda. A. Tylko nie jest napisane, ile to będzie kosztować. Ale 2 okay. TB kosztuje też 40 zł chyba, więc w najgorszym wypadku będzie 80 zł. Mm -hmm. Ja teraz płacę za właśnie iClouda 40 i 30 za, za Apple Music rodzinne. Nie? Czyli 10 no. zł więcej. Będę miał za to Apple TV Plus i Apple Arcade. Więc nie wiem, czy się opłaca, bo też nie wiem, czy, czy będzie Apple TV Plus dalej za darmo, jak kupujesz nowy sprzęt. Mhm. Bo jeśli będzie, no to, no to nie będzie mi się opłacało brać tego Apple One. Jeśli, jeśli, jeśli rzeczywiście będzie dopłatać 40 zł. Do 2 tera. No ale to, to, to zobaczymy pewnie dopiero pod koniec roku. No, ja muszę pogadać. Bardzo możliwe, żeby po prostu. Bo ja mam dwa osobne konta. Moje konto iCloud ma in, to jest inne konto, niż konto, na którym mam wszystkie moje zakupy, yy, aplikacje, te sprawy. Więc bardzo możliwe, że będę musiał je te konta jakoś scalić. Ciekawe, czy to będzie możliwe. Ech, nie sądzę. No właśnie, więc będę pewnie musiał z, z supportem Apple pogadać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, wracając jeszcze do iPada, no to. Yy... Procesor nowy A14, to jest, nie, nie pierwszy raz, bo iPad 2 też miał tak, że jako pierwszy dostał procesor z nowej linii przed iPhone'em. Mm -hmm. No ale to już ponad, to było 10 lat temu, nie? No. 9 w zasadzie. No i no, ciekawe, że to i to nie z segmentu Pro, tylko iPad R, czyli tej ze, tak. tej, ten ze średniej półki dostaje najnowszy, najnowszy procesor jako pierwszy. Z jednej strony się cieszę, że ciągle jakby nie zrobili upgrade od iPada, którego to właśnie kupiłem, em, ale z drugiej strony e, e, dziwne, że nawet nie zrobili takiego właśnie inkrementalnego upgrade'u, nie? Że po prostu iPady Pro na przykład dostały, by, by się nic nie zmieniło, tylko nawet by dostały wszystkie ten A 14, tylko może mocniejszy. Może, może, ale może... może jeszcze się zmieni, bo jakby nie sądzę, żeby chcieli długo trzymać ten stan, że to iPad L w, w, będzie w benchmarkach naj, najszybszy. No nie wiem. No, a jest najszybszy? A jest, jest Podejrzewam, szybszy? że będzie, że będzie, skoro, skoro mhm. ma procesor w sumie no, dwie generacje. O, oczywiście nie jest w tej, tej wersji tam X czy Z, które były, mhm. były, są w iPadach Pro, no ale to są dwie generacje do przodu, więc a, wiemy, że Apple w, tych procesor, w te procesory potrafi i z roku na rok jest ten skok wydajnościowy. Tak, tak. No. Um. Także, no mi ciekawy, właśnie, bo mi się wydaje, że mogliby to zrobić. Mogliby wziąć i właśnie wypuścić wersję tą A14X albo A14, coś tam do iPadów Pro, żeby nawet nie zmieniając po prostu formy ani niczego, tylko po prostu dać, jakby wiesz, speed bump, nie? I nikt nie no, myślę, myślę, że właśnie taka wersja procesora też trafi do, do pierwszego MacBooka z, z procesorem Apple. No właśnie. Mhm. No bo o tym też już nic nie wiemy, nie? Bo to też Tak, pewnie ale ja też po... tak się zastanawiałem, to cool, ja. Strasznie jestem podekscytowany przyszłością Maca, jako właśnie mhm. użytkownik iPada, bo mhm. może w końcu Maci dostaną te zalety, które ma iPad, czyli moduł LTE tak. e, i w, o wiele dłuższy czas pracy na baterii. Mac e, no, e, z ID? E, tak, chociaż z Face ID może być ciężko, żeby zrobić, wiesz, te MacBooki mają teraz bardzo cienki ekran, więc tą kamerę Dobra. tam włożyć, to no, tam trzeba trochę przestrzeni. E, więc jestem ciekaw, jak to ogarną. Pewnie jakoś po Apple'owskiemu. No, ale <laughs> muszą, no bo tak. zobacz, te MacBooki w tej chwili mam tak fatalne kamerki, że kosmos, nie? a teraz wszyscy pracują z domu, więc tak. te kamerki muszą no, no. To u, u, u polepszyć. No. Też nie mogę się doczekać, że potestować na, na właśnie jakimś Macu, Macu na, na, na Apple Silicon, jak będą działać jak będą działać apki iOS-owe na, na nim. Mhm. Bo ja pamiętam, przez ponad półtora roku pracowałem na tym MacBooku 12-calowym na pierwszej generacji i super się na nim pracowało. I jakby on dostał te zalety, co ma iPad, to bym, się zastan to bym się zaczął zastanawiać, to nie wiem, co bym wybrał jako mój taki komputer mobilny. E mhm. czy, 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 czy byłby to iPad Pro, czy, czy taki MacBook? Nie wiem. No właśnie u nas w filmie Iwona, pozdrawiamy, Iwona kupiła sobie właśnie MacBooka Pro 13, bo ten jej MacBook po prostu padł, nie? I, tak, ten i MacBook mówi, 12 celowy którego zalała herbatą 3 lata temu i przez to nie chcieli jej przyjąć go na żaden serwis, bo był zalany i powiedzieli, że za moment się zepsuje, ale wytrzymał jeszcze trzy lata. Dokładnie. I ona, pomimo, że ma nowego MacBooka Pro... To ciągle z łezką wokół patrzę na tego, właśnie swojego MacBooka 12. No, bo po prostu jest lżejszy, mniejszy, fajniejszy i taki, no, 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 no słodziak po prostu, mm -hmm. no. I ja to rozumiem, bo właśnie w tej chwili u mnie w, w, w odwiedzinach jest moja mama i moja mama ciągle ma tego MacBooka 12 i, i używa go. I to jest taki słodziak, ten komputer. Mm -hmm. No jest, jest. Zresztą pamiętam, jak Iwona raz. <grywa> Przez tydzień, czy przez kilka dni myślała, że ukradli jej ten komputer, po czym go znalazła gdzieś włożonego między segregatory. <laughs> <laughs> Taki cienki, nie? <laughs> Dokładnie. Słuchaj, jeszcze mam do Ciebie pytanie, Rafał, bo Ty używałeś y, iOS 14 BT. No. Na Twoim iPadzie. Tak. No dalej mam. Hmm. Y, czyli, bo dzisiaj będzie premiera, właśnie do tego dochodzimy, iOS 14. Tak, tak dochodzimy do tego. Więc powiedz mi, dlaczego to jest takie straszne? No to jest straszne przede wszystkim dla, dla nas, deweloperów. Znaczy, ja i ty nie jesteśmy deweloperami, ale... No, prowadzimy firmę, która tak. jest deweloperem. Tak, prowadzimy firmę, która jest deweloperem. No i to jest straszne, ponieważ zrobiliśmy update dwa czy trzy tygodnie temu naszej aplikacji nosbi Personal, żeby przejść na nowy framework bo poprzedni framework, na którym była nasza palta aplikacja, na koniec roku zosta przestanie wspierany. Przestanie być w ogóle wspierany przez Apple. No i na jest 14 ta aplikacja na tym starym frameworku nie działała. W ogóle. Więc mhm. przepisaliśmy to na nowy. No i na tym nowym działa, tylko że jest taki problem, na przykład właśnie, już wspominałem chyba w podcaście o tym, że jest ten bug z klawiaturą, że tak. no w, momencie, w wielu momentach w aplikacji, gdzie się pojawia klawiatura, no to hmm, no, to aplikacja generalnie się zawiesza, czasami się kraszuje, albo bardzo, bardzo wolno można coś pisać, nawet na fizycznej klawiaturze na iPadzie. No i zgłosiłem ten problem do Apple, że jest ten bug w tym frameworku. No i próbowaliśmy też kompilować z nowego Xcode'a, coś tam, coś tam powyłączać, spróbować jakoś obejść. Na razie nam się nie udało. No i teraz, jak się okazało, że wczoraj. Dzisiaj, jak to nagrywamy, właśnie jest 16 września, czyli śloda, dzień premiery iOSa 14, jak się to wczoraj we wtorek okazało. Zwykle był tydzień, tak? Zwykle po konferencji był dostępny Golden Master i tydzień później była premiera iOSa, a teraz był, był Golden Master dostępny o 20, tak? I następnego dnia po, po 23... Niby dzisiaj o 19, czyli 23 godziny od Golden Master'a ma być premiera oficjalnego ios gdzie wszyscy użytkownicy dostaną. I w tym momencie nasza aplikacja no, będzie prawie że bezużyteczna. No, na szczęście okazało się, że od bety 7 na tym starym frameworku aplikacja zaczęła działać, więc coś tam poprawili. I. I teraz wypuściliśmy, wrzuciliśmy do App Store'a do review, update dzisiaj rano, e, jakby cofający poprzednie poprawki sprzed dwóch tygodni. E, no, no, e, no, bo inaczej w, w ogóle nie będzie działać, nie? I mam nadzieję, że nam to dzisiaj przyklepią, zanim, zanim masowo ludzie zaczną instalować iOS-a. Tak więc jeśli. Jeśli, nie daj Boże, jeszcze nam nie przyklepali, jak Wy tego słuchacie i używacie nazwy personal, to jeszcze nie instalujcie, nie instalujcie iOS 14. Mm. <laughs> tak, no i wielu deweloperów się, się znalazło, może nie w tak złych sytuacjach, ale też no, pewnie nie są gotowi ze swoimi... Z, mówię o takich deweloperach, którzy tacy typowo natywnie, natywnie na iOS dewelopują, czyli wszystkie nowe te widgety, te wszystkie nowości za iOS 14. Implementują, mm -hmm. no to nie będą wielu nie będzie gotowych na, 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 na pierwszy dzień. No właśnie, to jest takie wkurzające, że naprawdę zawsze wiedzieliśmy, że mamy tydzień jeszcze, żeby się przygotować, żeby wiesz, aplikację przygotować do, do wydania i tak dalej. Okay. I tak to było mało, ale było okej. Okay. Ale po prostu jakby jak ile widziałem przekleństw na Twitterze, jak nagle. Tak. Y jak to jutro? <śmiech> nie? Jakby... <laughs> 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 no tak, ja się jakby, skapnąłem to... od razu, jak tylko y powiedzieli, że Apple Watch. Y Dostępny, od piątku. Od, tak, o, w piątek już u was. Dzisiaj możesz zamawiać, w piątek będzie. O, o. No. I już no, wtedy pisałem no. do Tomka, że no, musimy tutaj zadziałać. No i problem. No. Just to mych problem. <laughs> Ojejka, to jest stresujące. A bo, a no właśnie, więc to już kończąc temat, y, czy polecasz, y, oprócz tego, że jak ktoś używa nazwy personal, to nie, ale czy polecasz generalnie instalowanie już iOS 14 i, i jak on działa i czy uważasz, że należy czekać jeszcze? Myślę, że spokojnie można. Tylko trzeba się upewnić, że jakby aplikacje wszystkie, z których korzystacie, działają, tak? Hmm. Jeśli, jeśli tak, to, to generalnie to jest dość stabilne. Oczywiście są jeszcze te problemy z klawiaturą w niektórych aplikacjach, głównie w naszej, niestety, to ze względu na, na, na błąd w, w tym frameworku. No i też teraz my jakby cofnęliśmy się z tym update'em. W sensie przy Wrzuciliśmy update z wersją de facto poprzednią. No i teraz, teraz pytanie: Czy Apple poprawi to, czy my musimy po swojej stronie znaleźć obejście tego? Teraz może się okazać, że znajdziemy obejście, wrzucimy update z obejściem i później Apple to poprawi, co sprawi, że nasze obejście będzie generować jakiś błąd. Oczywiście, <noise> że tak. tak. Więc no niestety, Apple nie jest. No, Pewnie na tą skalę jest ciężko, żeby każde zgłoszenie śledzili i mówili deweloperom, kiedy co będzie poprawione. No ale, tak. i, ale jest to problem tak dla nas. E, no ale spokojnie poddajemy się. Nie, 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 nie chcę, jakby nie chcę, żeby to wyszło, że ja teraz narzekam ten, tak. tylko, tylko chcę powiedzieć, jak, jak, jak wygląda rzeczywistość pokazujemy... i czemu jestem dzisiaj taki niewyspany. Bo to pokazujemy, że mamy konkretne problemy, z którymi się spotykamy, ale. Mamy tęgi głowy, damy radę. Tak, no i Apple właśnie. Opuści. Właśnie jakby ten rok jestem, no naprawdę, pierwszy raz jestem wkurzony na Apple. Właśnie. Mm -hmm. ze, ze względu na to, jak jak przez ten rok traktuję, traktuję deweloperów. I no. To jest kolejny odcinek tak. dlatego, że tutaj A już, jest już dużo w październiku rzeczy. będę, bo zamówiłeś tego Pixela 4A, nie? Czyli no. tak, no bo zmieniamy urządzenie testowe na Androidzie. Xiaomi Mi A2 Lite, które na Androidzie 10 po prostu tak zamula, że nie da się nic klikać, mm -hmm. no to, to trzeba było kupić nowe, więc Michał zomóli Pixela 4, a więc może przez jakiś czas używam sobie jako główny telefon. Ha, ha. Tak, tak ja w ramach to... eksperymentu właśnie. Ja też tak, tak zły na Apla nie jestem. W sensie jestem zły na apla, ale będę najużył sprzętów wapowych. ale rzeczywiście y, sposób, jaki oni traktują deweloperów jak, ich, jak, jak na nas wymuszają kung fu odnośnie Płatności Apple'owych i tego wszystkiego. To jest tak bezsensowne i to jest tak głupie i to jest tak szkoda. No ale Apple ostatnio takich błędów robi wiele, więc, więc tutaj, jakby ta klawiatura, która była straszna przez w MacBookach i do, do, do której się nie chcieli przyznać, mhm. teraz to, jak traktują deweloperów, jakby jak, 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 jak piorą się z nami odnośnie płatności. No to, to jest. I teraz, jak właśnie stwierdzili, a jutro będzie. No to, to są takie rzeczy, które naprawdę są, jakby, no, tracą zaufanie, nie? I to jest wkurzające. Mhm. Ach, no dobra, ale żeby tak może jakoś pozytywniej zakończyć. Tak jest, ten najdłuższy odcinek hmm. w historii naszego podcastu. No w sumie tak, w sumie tak. Hmm. Um, no to jak myślisz, co, jak, jak na koniec roku będzie wyglądać twój setup? Czy coś, coś się zmieni oprócz iPhone'a? Znaczy tak, ja sobie ostrzę zęby y, oczywiście y, y, na, y, na iMac'a z procesorem Apple'a. No. Bo są plotki, że będzie nowy iMac z podstawą Apple'a i będzie miał zupełnie inny design. Nie? Będzie raczej wyglądał. Więc, yy, yy, więc sobie ostrzę na to zęby. Mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście coś fajnego i rewolucyjnego. No, ale przypuszczam, że do końca tego roku tego jeszcze nie ustaniemy, więc pewnie to będzie w pieśń przyszłego roku. Um, dlatego mój iMac jest dobry, działa w porządku, więc nie mam potrzeby go zmieniać. To jest czysty kaprys, żeby mm -hmm. zmienić sobie najnowsze, najładniejsze i najszybsze i w ogóle. I naj. Więc to jest jakby taki jeden kaprys. No iPhone 12 to bez dwóch zdań. Nie wiem, która wersja i tak dalej. Dowiemy się pewnie za miesiąc, jakie jest będą wersje, ale na iPhone 12 Pro, jakaś tam wersja, na pewno będzie moja. Yy, to, to, to na pewno. I, iPad zostaje ten, który jest, bo, bo właśnie no, nie będzie up, upgrade'u raczej. No, chyba coś się miałoby zmienić diametralnie, ale jeżeli mieliby tylko przyspieszyć trochę procesor, to nie mam, nie mam powodu, żeby zmienić iPada. iPad jest szybki, świetny, mm -hmm. więc jakby tu nie ma problemu. E, także iPada bym zostawił. No, a co do Apple Watch, to właśnie jestem ciekawy tego, tego family sharing czy to będzie działało fajnie i czy to skusimy się i damy zegarek mojej córce ale jeśli nie, no to zostaję z tym zegarkiem piątką. Także nie będzie dużo zmian u mnie, jeżeli tak by nic takiego bardzo rewolucyjnego. Ja bardziej właśnie myślę, że ten, tak mówisz, to samo że jeżeli pojawią się te nowe, jakby, maki z procesorem Apple'owym, to tu będzie pokusa, żeby, żeby zmienić. I, I no, ale iPad mój jest super, Magic Keyboard jest super. Piszę książkę. Mam nadzieję, że teraz będę pisał więcej znowu, że będę miał też czasu, czasu więcej na pisanie książki. Także tutaj nie widzę dużych zmian. Mm -hmm. A ty no, opórz telefonu? Zmijesz op telefon. Telefon, no i zegarek. Tak, um, no, zegarek, no to tu ciebie Czyli już takie, zmian. takie no, mobilne sprzęty. <laughs> mm -hmm. e, raczej te, też czekam na ten, jak wspominałem, na Maki z Apple Siliconem, ale. Jakby tłumaczę sobie, żeby, żeby się wstrzymać i nie kupować pierwszej generacji. A okay. tylko, tylko drugą, bo jakby mój iMac w ogóle nie wymaga jeszcze, jeszcze update'u, a jeszcze mogę bo przecież RAMu dorzucić. Mam Ty 16 GB, mogę spokojnie do 32 samemu włożyć mu RAM, więc jak, jak będzie potrzeba, to, to tak się tak się zrobi. Hmm, tak, ale. Zresztą, też mam 16. Hmm? No, e... Tak, ale Ania, Ania bardzo chce iPad Air, bo ona używa tego A? mojego starego Pro z tym starym pensilem. nie? Okej. Okay. I właśnie jej się podoba ten, no, ten nowy pensil z moim pro. I teraz jak iPad Air jeszcze w tych kolorach fajnych wyszły, zielony i niebieski są po mm -hmm. prostu prześliczne. E, no to być może iPad Air się u nas pojawi, zobaczymy. Muszę, muszę, jeszcze, A -a. muszę jeszcze budżet obliczyć, jak to będzie z, z, z tym wszystkim, ile mogę ewentualnie za swoje stare sprzęty dostać. I zobaczymy. No, to jest to jest hmm. fajne że, no, Jeżeli. Te, jakby, jak już się używa tego nowego iPada, iPada Pro, albo jakby tej nowej konstrukcji z tym nowym Pensilem, no to to jest w ogóle nie była Ziemia. To, że nie? Tak. nie trzeba, że to masz zawsze ze sobą, ten Pensil, że jest blisko, że jest pod ręką. To jest super sprawa. Więc tutaj jest duża różnica jakościowa. Więc jeżeli możesz mieć tak samo tego Pensila z, z iPadem R, a nie zależy ci wybitnie na Face ID i tak dalej. Mi zależy. Ja bardzo lubię Face ID. Ale jak komuś nie zależy, no to, to uważam, że świetny pomysł, żeby tego era. Wiesz, co ja, to, ja też lubię Face ID w iPadzie, ale czasem, czasem, jak sobie tak, wiesz, rozsiądę się na kanapie i tak na kolana dam iPada, wyciągnę nogi, to nawet czasem jest za daleko mam iPada, żeby mi Face ID rozpoznało, nie? I muszę go przesunąć. Tak więc, tak więc może, może coś w tym jest, jest w Touch ID. Pewnie w niektórych sytuacjach jest lepsze, nie? Tutaj Mam nadzieję, że iPad Pro będzie miał to i to. No, w przyszłości pewnie tak. Najpierw, najpierw najważniejsze, żeby iPhone miał to i to. Tak. To jest dla mnie największy problem. Z no, tą jak teraz chodzę wszędzie na, na, na zewnątrz z maskami, nie? Więc no. po prostu ciągle muszę tą maskę lekko na bok, odbokowywać i znowu montować. Więc to jest bez sensu, nie? Tak, no. Więc szczególnie chcę. Ten... No, dobrze, że jest zegarek do płacenia, nie? Bo bez tego. No, to, to jest w ogóle hitcher. Nie? To jeszcze tak na koniec. To, że mogę płacić zegarkiem, to było podczas tej pandemii, to jest rewelacja. Ja po prostu yy, ciągle... Ten plus w ogóle, no, yy, karta w tym banku ta wielowalutowa, że, w sensie, że mogę mieć, wiesz, podpięte pod konto w euro i, i w złotówki, więc yy, po prostu to było bardzo wygodne. Po prostu płacenie zegarkiem, wiesz, mm -hmm. super. Więc te, te, te dwie rzeczy, yy, właśnie karta, gdzie masz podpię podpięte dwa konta, yy, w zależności, gdzie jesteś, i do tego jeszcze właśnie płatność przez yy, zegarek, przez Apple Pay, to jest rewelacja, ja z tego korzystam przez cały czas. Także tutaj właśnie nie musiałem odbokować ob za bardzo. No okej, okay, to zmierzamy do końca oczywiście rekordowy odcinek, no ale musieliśmy się wygadać po tym, po tym evencie aplowym. Tak jest. <laughs> e, obiecujemy, że następny ciekaż będzie więcej mięska typowo takiego prac, e, e, opracowaniu. <laughs> mm. e, no, i to był, to był czwarty odcinek podcastu Nie ma biura. Mm, wszelkie. Notatki. Linki do tego odcinka znajdziecie pod adresem niemabiula.pl łamane na cztery z tej strony żegna się Rafał Sobolewski i Tu Miło Śliwiński i ja na koniec jeszcze powiem, że to jest nowy podcast, więc bardzo byśmy prosili o miłe ten, opinie w podcastach Apple'owych, albo w innych miejscach, albo na Facebookach, albo na właśnie tych YouTube'ach. Bardzo prosimy o pomoc w rozprzestrzenianiu tego naszego, naszej misji. Nie ma biura, szczególnie właśnie, żeby tłumaczyć, że polskie firmy mogą działać z zaufaniem, a nie kontrolą. Kontrowersyjnie, ale uważam, że słusznie i uważam, że tak powinno się funkcjonować i że nie jesteśmy jedynymi jednorazcami Takich jednosców będzie więcej. Także tak, było więcej. Jeżeli znacie takie firmy w ogóle i takie firmy, które działają też w ten sposób, pod, podsyłajcie nam, komentujcie i, i podsyłajcie nam informacje. Chętnie się nawiążemy z nimi kontakt. No. Będziemy, będziemy promować fajną kulturę pracy. Tak. No, jeśli nie chcecie zostawiać nam recenzji w Apple Podcast, no to może, może macie jakichś znajomych, którzy teraz się przeszli niedawno na pracę zdalną? Dokładnie. Więc może możecie im podesłać nasz podcast, że może będzie dla nich wartościowy. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć, papa. Pa. Cześć. Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi podmioty są najważniejsze, muszą się rozbijać, no ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co w weekendy? Po godzinach?